Je suis juste un bad boy, le pire de tous. Pas ma faute si t'as craqué pour moi. La première fois, je briserai ton cœur, ça tu le sais. Mais malgré tout, tu me suivras. Tout ça c'est vrai, je suis vraiment bad boy. Ta mère le sait, mais tu n'écoutes pas. C'est la vie, c'est comme ça. Souviens-toi, quand les choses tournent mal, je suis juste bad boy. Zgodnie z polskim prawem auto, które jest zabytkiem, można zarejestrować dopiero po jego ćwierćwieczu życia. Tak jest, dokładnie tak jest. Dużo jest takich aut tutaj w regionie, to pokazujecie, że bardzo dużo. Pokazujemy, że bardzo dużo. Wszystkie te auta, które do nas przejechały nie więcej jak 100 km, także można w promieniu 100 km znaleźć minimum 80. Zgłoszeń mieliśmy dużo więcej, niestety ze względów organizacyjnych nie byliśmy w stanie wszystkich przyjąć, tak? Ile jest aut tutaj? 81. Znaczy razem z motocyklami, także ogólnie załóg jest 81. Je suis comme un animal. Je regarde une jolie fille en train de mater. Je me dis putain encore c'est immense. Niektórzy kierowcy bardzo zapobiegawczo, 60 cm, a niektórzy pewnie zbyt blisko jeszcze podjeżdżają. Tak. No ale to wszystko zależy od szczęścia. Jak to jest, niektórzy prowadzą kobiety, niektórzy mężczyźni i młodzi i starsi, że to jest po prostu losowo. A to jest tylko po prostu zabawa, nic więcej, tylko zabawa, że no są wyjątki, gdzie naprawdę idzie na ostrzu noża, zabawa też, ale ogólnie to jest zabawa, nie? Dość precyzyjnie pan to wykonał, 38 cm, syn pomagał. No taka jedna z najgorszych prób jak na razie, bo na desce nam się udało 2 cm tylko oszukać, więc tutaj poszło troszeczkę gorzej. Z małymi przygodami ta wycieczka tutaj do tak. Uszkodzoną pompę wody, więc dolewamy cały czas wody do zbiorniczka i jedziemy. Pour s'occuper ton cœur. Can't you see? It's easy as a one, two, three. I'm talking about you and me. Czuję się trochę w tym aucie jak Louis de Funès. Mam prawo? Tak jest, jak najbardziej. Szczególnie znany właśnie z tych filmów, wszyscy go kojarzą. Louis de Funès jak Louis de Funès, ale siostra Clotilda tym jeździła. I to chyba najbardziej przypomina całą gamę, serię filmu z Louis de Funès. You are sure to see miracles unravel with L-O-V-E. Listen here. Te auta wciąż jeżdżą, zatem no, kiedyś Francuzi dołożyli wszelkich starań, żeby to było auto przede wszystkim funkcjonalne i wytrzymałe. Dokładnie. Zasada była taka, że ma być tanie w produkcji, niezawodne i przede wszystkim tanie w utrzymaniu. I takie jest do dzisiaj? Do dzisiaj spalanie do 6 litrów. Jeśli chodzi o zawieszenie, naprawdę nowoczesne auta nieraz nie dościgną to, co tutaj wymyślono już od 1948, bo trzeba wspomnieć, że produkcja zaczęła się od 1948 roku. Tu jest jednowahaczowe zawieszenie, czy jakieś specjalne? Tu jest specjalne zawieszenie sprężynowe, czyli przednie koło i drugie i tylnie koło jest połączone jedną sprężyną. Czyli inaczej mówiąc, jeśli przednie koło wpada w dziurę,
od razu drugie reaguje odpowiednio, że nie czuć tego takiego wstrząsu uderzenia. Czyli jeździ się tym nie tylko przyjemnie, ale i wygodnie. Genialnie się jeździ i jak to niektórzy mówią, że na rondzie to można zrobić przegląd podwozia. It's on everybody's mind from now to the end of time. I'm talking about love. Kiedyś robili samochody dobre, a teraz to nie wiadomo co to jest. Co się zepsuło? Nic się nie zepsuło. To nasz kolega, on tak po prostu tak ma, no, lubi. Lubi poleżeć. No, w cieniu, na miękkim kamieniu. Kiedy pan kupił to auto? Jak się do tej pory sprawuje? Kupiliśmy 6 lat temu, ponad 6 lat temu, bez problemu. Jakieś tam drobne na bieżące naprawy, ale nic poważnego, także samochód jest bezawaryjny, można powiedzieć. Przyznajecie państwo, że jadąc ulicą wszyscy się oglądają za wami, bo to jest oryginalny gatunek. Może nie wszyscy, ale tak 8 na 10 osób. Czyli prawie wszyscy. Prawie wszyscy. No, a co jest takiego przyciągającego w tej Warszawie? Sam wygląd, prawda? Sentyment. Proszę państwa, wszyscy pamiętają, jak babcie, dziadkowie mieli takie samochody. Wygodna limuzyna. Buchenwald, tak ojciec mi był. Pawiak w Warszawie, Majdanek w Lublinie, Buchenwald w Niemczech. Mama tam. Muszę się ubrać, ubrać się? No bardzo proszę, tak, tak. Wie pan, stare auta to są podobne do aut, bo te nowe to nie bardzo coś tego tam wyglądają. No. Taka jest prawda. No wie pan, jak każdy ma swoje zamiłowanie. Jeden gołębie po dachach goni, drugi auto składa. I pucuje. No tak, od rana do wieczora jest. Zajęć w wolnej chwili. No jak się to kocha, to kocha. No. To jest model w ogóle kolekcjonerski, dlatego że nawet we Francji w muzeum nie ma tego modelu. Nie ma. On jest siedmioosobowy, ma rozkładane siedzenia i konstrukcyjnie jest też tak, na przykład rozrusznik, wyjąć rozrusznik to jest minuta czasu i założenie. No tak, to są takie przykłady tylko. Na redresora on ma 47 kalamitek, wszystko jest smarowane. Można tym jeździć na wieki wieku wam. Czyli na wycieczkę jedzie pan z młotkiem, śrubokrętem i dziesiątką, jak nie, to się mówi? Niczym, on jeszcze się nie popsuł. Nigdy. Nie, nigdy. On się nigdy nie popsuł. If I should tell you you're beautiful to me, just run away or climb the nearest tree. Wszyscy się za państwem oglądają. No niezwykłe, niezwykłe auto. Miło nam. Miło nam, cieszy. Jacek jest wdzięczny. Przynajmniej służy nam od czasu, jak żeśmy go odrestaurowali i bezawaryjnie jeździmy. Nie? Także, a był sprowadzony ze Szwecji. Ostatni raz był rejestrowany w Sztokholmie w 1938 roku. Później był spalony, mam tam zdjęcia z tyłu, ja go ktoś go sprowadził ze Szwecji. Myśmy go odrestaurowali, 2 lata trwały prace, ponieważ był bardzo zniszczony.
No i teraz jeździmy sobie po różnych imprezach. Czasem na weekend wyjeżdżamy na kawkę z żoną. Dzisiaj jest epoka elektroniki. To wszystko inaczej wygląda. Te samochody były proste, aczkolwiek już miały pewne takie usprawnienia, jak ten Fiat akurat ma automatyczną blokadę tylnego mostu. Gdy jedno koło się zrobi 3 obroty więcej, tylny most się automatycznie blokuje. No i po prostu tak, kiedyś nie było dróg albo były błota, to sobie pokonywało tą drogę. Żeby wyłączyć, trzeba było się zatrzymać, metr do przodu, do tyłu cofnąć i wtedy się ta blokada wyłączała. Ma również taką rzecz, którą chwalą się niektóre firmy, że wymyślały tak zwany niedźwiedź lock, multilock, blokadę skrzyni biegów. Tu jest oryginalna blokada, można sobie tam podejrzeć, w skrzyni biegów z 26 roku. Nie? Już wtedy już coś wymyślali, czyli musieli już wtedy auta kraść. Taki samochód, który zdobyłem w stanie takiego dużego zniszczenia. 7 lat temu we Wrocławiu znalazłem u dealera na podwórku, zaniedbany bardzo ten samochód, skazany praktycznie na złom. Udało mi się wykonać replikę Straży Pożarnej Francuskiej. Te modele pracowały tam przy wypadkach drogowych, małych inspekcjach. Zaletą było szerokość tego samochodu. Mogły się chodnikami poruszać do, w razie dużych korków, dużych takich sytuacji drogowych. Co tu jest w środku za motor? Taki sam jak tutaj u kolegi? 600? Tu jest troszkę z nadmuchem powietrza, około 3 koni więcej, 31 koni. Tamte dochodzą do 27-9. Minimalnie zwiększona moc, dlatego że jest on jeszcze cięższy, to jest dłuższy około 40 cm. So tell me, could you care for me? I've got to speak up now, or we don't stand a chance. Darling, I'm here with my heart on my sleeve. So tell me, could you care for me? I've got to say it all and put my heart on my sleeve. So tell me, could you care for me? Zainteresowanie jest. No jest, oczywiście. Jak się spotka dwóch wariatów. To trudno, żeby nie było. Dobrze, że gołębie nam się podoba, bo tak. Po dachach latali. Tak. O co pan pyta dokładnie tutaj właściciela? Gaźnik, bo to jest dolnosący, to jest taki, no by powiedział, no nietypowy na dzień dzisiejszy, nie? No bo było takie przelewanie jak przy motocyklu starym. Zawsze był górno z sądcem, to jest co innego.